Wspólnotę Betlejem lubimy gremialnie za arcyoryginalne pomysły. Nie inaczej i tym razem wspólnota mile nas zaskoczyła szopką i pobudowaną w jej pobliżu wyjątkową bramą torii. Brama ta stanowi element tradycyjnej japońskiej architektury. Prowadzi do świętych miejsc Shinto, symbolizuje przejście ze świata doczesnego do świata nieskończonego. Dlaczego pobudowano ją we wspólnocie Betlejem i to przed Bożym Narodzeniem? Rozgryzamy ten było nie było, ciekawy temat. No, szopki dostaliśmy w prezencie od kolegi proboszcza, więc chcemy je tu w różnym miejscu na naszej posesji rozmieścić. Myślę, że będzie jeszcze atrakcyjniej dla dzieci, bo to są takie szopki, które się na pewno będą podobać dzieciom. Oprócz tej głównej szopki żywej, gdzie są też zwierzęta i figury wykonane z drewna, takie duże snycerskie naturalnej wielkości. Powstanie przed naszą stajenką, przed żywą szopką, taki nietypowy element jak na nasz polski klimat, czyli brama torii, która jest głównie kojarzona z Japonią. Byliśmy w ubiegłym roku na wyjeździe w Japonii, 3-tygodniowym, i wtedy usłyszeliśmy o symbolice tej bramy w mitologii japońskiej i pomyśleliśmy, że ta brama może też trochę głębiej oddawać jakby tajemnicę Bożego Narodzenia, która nie jest zarezerwowana tylko dla wąskiej grupy wierzących, ale jest jakby jest uniwersalna. Jakby Boże Narodzenie jest uniwersalne i tymi, którzy rozpoznali Chrystusa w szopce, byli mędrcy ze wschodu, którzy ani nie znali ksiąg, ale czytali gwiazdy i znaki. I jedna z tajemnic polega na tym, że ci, którzy mieszkali 10 km od stajenki Herod, który był otoczony mędrcami uczonymi w piśmie, więc dokładnie byli w stanie wskazać miejsce narodzin i znając to nie rozpoznali w tym dziecku Mesjasza, natomiast ci, którzy przyszli z daleka i nie byli z narodu wybranego, go rozpoznali. Więc to jest też jakiś Boży zamysł, taki Boży znak, że no nie mamy jakby monopolu na rozpoznawanie Boga na ziemi. Natomiast symbolika bramy torii, która jest związana też z szintoizmem, jest taka bardzo piękna legenda o tym, że w tym świecie bogów była taka bogini Amaterasu i ta bogini się skłóciła z innymi bogami, a ponieważ była boginią odpowiedzialną za słońce, ukryła się w grocie razem z tym słońcem. No i na świecie zapadły ciemności. I bogowie próbowali na różne sposoby wywabić tę boginię z jaskini, ale ona nie chciała. I ktoś wpadł na pomysł, żeby wybudować taką żerć. I tutaj jakby legenda się rozchodzi w dwie strony. Jedna mówi, że na tej żerdzi postawili koguta. I kiedy ten kogut piał, no wtedy Amaterasu wyszła i na świat wróciła światłość. Natomiast druga, bardzo piękna, która nam się podoba, jest taka, że usiadły na tej bramie ptaki o anielskim śpiewie i one zaczęły w takiej pięknej harmonii śpiewać i bogini jakby poruszona tą harmonią, tym pięknym śpiewu wyszła i światło wróciło na świat. Jakby to jest mitologia japońska. Myśmy pomyśleli, że to bardzo ładnie koreluje też z tym, czym jest Boże Narodzenie, bo Boże Narodzenie, tak jak jest w prologu Jana, że światło przychodzi na świat, że światłość przychodzi wyprzeć mrok. Zresztą no my świętujemy Boże Narodzenie w miejsce pogańskiego święta, niezwyciężonego Boga Słońca, rzymskiego święta, które było związane właśnie z tym cyklem przyrody, gdzie dzień zaczyna wypierać noc. Ona też oznaczała przejście jakby z jednego świata do drugiego, ze świata ludzi do świata bóstwa. I my wierzymy, że Bóg się narodził w Betlejem jako dziecko i ta brama przypomina nam o tym, o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest taka, że człowiek nie ma władzy sprowadzić Boga na ziemię. Nawet gdybyśmy się bardzo starali, nie mamy mocy nad Bogiem, żeby Go sprowadzić na ziemię. I ta brama jakby symbolizuje te wszystkie starania, usiłowania ludzi, którzy poszukują Boga, chcą Go jakby sprowadzić do doświadczenia swojego życia, ale z jakiegoś powodu są bezsilni. Chrześcijaństwo proponuje nam takie doświadczenie, gdzie mówi, że to Bóg sam postanowił przyjść na ziemię, stał się człowiekiem. I co my możemy zrobić? Możemy objawiać jedni drugim, jaki ten Bóg jest. Raz, że On jest i że jaki On jest. I to jest ta harmonia śpiewu ptaków. Te ptaki, które śpiewają w harmonii,
Więc wierzymy, że przez harmonię życia chrześcijańskiego, miłości wzajemnej, przebaczenia jesteśmy w stanie ludziom, którzy Go nie znają, objawić Boga taki, jaki przyszedł na ziemię. A dodatkowo, to może to jest ten kolejny element, to jest to brama dedykowana świętemu Franciszkowi z Asyżu. I tak się będzie nazywać Torii Świętego Franciszka i na nim będą zamieszczone ptaki Świętego Franciszka, które przed 3 laty myśmy przygotowali na naszą choinkę na rynku w mieście. I to jest ptak cierpliwości, wzajemności, dobroci, hojności. I to jest właśnie, mając te cechy, żyjąc tymi cechami, tworzymy pewną harmonię we wspólnocie, dzięki której ludzie w tej harmonii mogą rozpoznać światło, które przyszło na świat. To taka teologia bramy teorii. Oczywiście nie chodzi nam o to, żebyśmy mieszali tu jakieś religie, to nie jest synkretyzm religijny, tylko uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy Boże Narodzenie przeżywali w takim szerszym kontekście, że to świat jeszcze nie jest kompletny, nie jest skończony i to ta brama ma być, ona będzie oczywiście to niej opis, żeby wyjaśniała też o co w tym wszystkim chodzi, ale żeby to zainspirowało do tego, żeby nie zamykać się z tym orędziem tylko jakby do swojego mikroświata.